No właśnie, czegoś mi tu brakuje. Ciekawe, nie podłączyłoby sieci, ale już sieć podłączona. Możemy. Jak mi się wydaje. Może będzie dobrze. Może nic się złego nie stanie. Może nas nie wywali. Moi drodzy, jak mnie słychać, jak mnie widać w skali od 1 do 10, proszę piszcie. Proszę piszcie, piszcie, piszcie. Jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Facebooku i dzisiaj spotkanie będzie z Maciejem Welmanem. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jest Łukasz Kotala ponownie. Witam Cię. Jest to wyciszone? Nie, nie słyszę. czym tak laguje? Adrian. Czemu tak laguje? Czemu tak laguje? Ja nic nie słyszę. Widać słabo. Cześć, 10. Widać. Rafał Kowalewski, Warszawa. Proszę bardzo, Rafał. Czy dobrze widać i słychać? Nie podpiąłem na kablu łącza. Zaraz zobaczymy, jak tutaj z prędkością. Co my tutaj mamy? Jeśli chodzi o prędkość. Dobrze. Wspaniale. Rewelacja. Jest ok, Cześć. 10. Jan Stańczyk, Radom. Dziesięć. Kurczę, jak ja Was pamiętam. Wystarczy, że się przewiniecie tu i tam. No, cieszę się. ja nie, nie wiem, czy wiesz, ale Twój sąsiad piętro wyżej sprzedał nieruchomość po za metr, więc miejmy nadzieję, że za chwilę Twoja pójdzie. A dzisiaj pytałem o mieszkanie powyżej 60 Puściłem Twoje ogłoszenie, zobaczymy. Może, może zejdzie. Małgosia Lewandowska, Mariusz Ławicki, Kraków. Dobry wieczór z Krakowa, dziś trochę tnie. Czemu to tnie? Trochę przerywa, może tylko u mnie, Niemcy. Słychać dobrze. Łukasz Czubernat, 10. Widać na 8. I Warszawa. Cieszę się, że jesteście. Połączenie nie jest za dobre, mi tutaj pokazuje. Ciekawe, co by było, gdybym tutaj przełączył się sieciowo, zobaczymy, co się stanie, jak mnie wywali, to będziemy się łączyć jeszcze raz. No bo jak przycina, to nie ma sensu. Dobra, uwaga, wyłączam Czy sieć, wyłączam, kabel może poleci od razu. 3, 2, 1. Wywaliło, ale jestem z powrotem. Jestem z powrotem. Widzę Macieja. Bardzo dobrze. No to teraz w skali od 1 do 10. Jeszcze raz, dawajcie znać. Od nowa lecimy. Mamy 55 osób na Facebooku na YouTubie. Jest lepiej. Teraz rewelacja. Bardzo dobrze. No zapomniałem tego kabelka tu włożyć na kablu. Nie, tak na kablu to jest na kablu. A dzisiaj będziemy sobie fajnie rozmawiać. W ogóle dzisiaj będzie niezła jazda. Do studia zaprosiłem Macieja Welmana. To jest dopiero wyjadacz. Ponad tysiąc różnego rodzaju flipów dostarczył. Ponad tysiąc różnego rodzaju flipów dostarczył. No nieźle. Ludziom. Ludziom dostarczył. Ponad tysiąc flipów. No ja to patrzę, jaką mam prezentację, ale Przecież kurczy mi nie wygrali prezentacji to jest co trzeba. No więc jeszcze raz szybciutko. Sobie tutaj ściągnę. No ale to ostatnie pytanie i za trzy minuty ruszamy. Moi drodzy, powiedzcie mi, em, z jakich miejscowości nas słuchacie. Niektórzy już podawali, niektórzy nie. Właśnie ściągam sobie prezentację. Za chwilę ją załaduję. I już będzie. Z jakich miejscowości? Aleksandra z Revisit Home. 10, wszystko super. Pozdrawiam Revisit Home, Home Review. Pozdrawiam Kilińskiego 12 i Tu Wima 48, jak akademik nasz. Bartek Gradecki, uś, Bartek, a ty nie boisz w naszym akademiku. Musimy drzwi otwarte zrobić. Musimy drzwi otwarte zrobić. Tak, drzwi otwarte musimy zrobić. O, Mirosław Świś, Kraśnik. Ja to Mirek, mi wyskakujesz na TikToku ciągle. Dzisiaj mi wyskoczyłeś, jak tam jakiś PIN by ci wstrzymał jakieś roboty, ale wiesz przewinąłem jak to na TikToku dalej tam zaliczyło się, że niby obejrzałem ale nie wiem co ci tam wstrzymali, muszę wrócić do tego filmu i posłuchać, ale Mirosław Świś to niezły gość, nieźle daje tam Radom, Lublin, Kraśnik kurczę Piotr Wierzbicki, Łuków, wspaniale Arek Szczecin i Jola ze Szczecina pozdrawia, Düsseldorf no nieźle okej, okay, to ja teraz Moi drodzy, zasam szybciutko prezentację i już będziemy sobie startować. Mikołaj, stacjonarnie w Wrocławek, obecnie Niemcy. Bartek Grzeszów. O, mam tą prezentację, co trzeba. Wspaniale. Bardzo się cieszę. No cóż, mamy 74. 74 oglądających, to trochę mało, no, żeby dobić do 100. Aha, bo wy musicie dawać lajki, musicie dawać lajki. Niech każdy z was da lajka, to inni się dowiedzą o tym, że jest coś na na YouTubie, na Facebooku i szybciej tylko się przełączą. Kto może, to udostępniam siebie na na wallu. no No i tak. I tak będziemy sobie tutaj patrzeć. Ja patrzę na tą prezentację, którą Mam przygotowaną. E, pięknie. E, pierwsze statystyki są Macieja, widzę. Kolejne statystyki są moje. Jakieś przykładowe realizacje. No wspaniale. Dobrze, bardzo dobrze. No to moi drodzy, na początku to jest takie trudne prowadzenie. Bo jeszcze nie ma wszystkich, a już trzeba coś mówić, więc mówi się. O, Mirosław mówi, że już skończone było. Bo napisz coś więcej. Co ci tam Ping zabronił? W komentarzach na YouTube. Będzie widać, a ja tutaj. A ja tutaj wyświetlę, nie? Jak Mirek nam pisze. Mhm. Piotr Darmofał z Lublina pozdrawia. Piotr, a Mirosław to nie jest twoim konkurentem. Mirosław Piotr nie jest twoim konkurentem bo Piotr to już ze 100 flipów zrobił jak pamiętam, to jest kurczę dopiero power, Mirek a ty ile walnąłeś dawaj chwal się Przemek Samul, Przemek to działaj tu i tam i w Poznaniu ostatnio miał jakieś trudności bo wziął z flipu na pierwotnym jakieś mieszkanie nie mógł sprzedać, minął tydzień i sprzedał, kurczę jak się cieszył po tygodniu sprzedane mieszkanie no i potem się okazało, że to co z flipu na pierwotnym to wszystko schodzi, no nieźle nieźle Przemek miał jakieś fajne mieszkanie na Bułgarskim, miałem podjechać, nagrać, ale nie zdążyłem. No i tak. No dobra, moi drodzy, no cóż, no mamy prawie setkę y, osób, więc startujemy. Y, może najpierw przywitam naszego gościa. Naszym gościem jest y, Maciej Welman, ale on ma jakąś przerwę w telewizji. Widzę, wyświetla się przerwa. Uf. Nie, ja Cię widzę. Ale z tyłu tam na laptopie masz jakąś taką... A, to naklejka, naklejka Adriana na, na laptopie robocza. A, zawsze się wiesz. W telewizji taka wyświetlała. który ty rocznik jesteś? 8-8. O rano, ale jesteś gość. To przed tobą jeszcze wszystko. No, ja to już jestem stary gość. A, nie widać, ja, nie ja, widać. Ja, ja, dopiero po czterdziestce, więc. Ale, no, już pierwsza połowa za mną, bo ja mam żyć 83 lata. Więc zostało mi jeszcze 40 40, no 30, 37 lat mi zostało. 37 lat. A ostatnio, jaki był numer? Jadę sobie samochodem przez Poznań, w swoim Maserati. Stoję na skrzyżowaniu. No tu nie kto inny, tylko swoją strzałą Maciej Welman Otwiera szybę, mówi: dawaj na kawę. Wpadliśmy na Orlena na kawę. Ja to lubię Orlen, bo kiedyś na Orlenie wygrałem Mercedesa, więc tam lubię jeździć. Maciej postawił dobrą kawę, wypiliśmy, ustaliliśmy, że będziemy gadać. Mówię, Maciej, jaki temat? Maciej mówi, no, pogadamy sobie o Twoich moich realizacjach. Dobra, Ma Maciej, to ja. Yy, tak, Michał już nas tu pogania, lecimy z tematem, więc yy, dawaj, dawaj, dawaj. Maciej, yy, jaki Ty masz pomysł na dzisiejsze spotkanie? No, Ja bym poszedł, żebyśmy zachowali jakiś tej kanon. Tam prezentacja była tylko hasłowa, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. Więc na początku bym zaczął od tego, jakbyś wrzucił jeszcze jeden slajd do przodu. Przede wszystkim ja powiem, co ja kupuję, a ty potem powiesz, co ty kupujesz, i zrobimy zestawienie, czy te nasze przewidywania co do tego, co warto obecnie kupić się pokrywają lub są inne. No ja akurat z Patrykiem mam dość mocno różniące się portfele, jeżeli chodzi o ilość, o strategię, o kierunek. Naprawdę mega się mocno różnią. Chętnie zestawię to z tym, co ty masz obecnie w portfelu i bardziej bym się nastawił na to, żebyśmy przekazali wszystkim jakie są nasze uwagi i spostrzeżenia do tego, jak dzisiaj swój kapitał zainwestować. Oczywiście każdy wybierze coś z siebie. Najlepiej, tak naprawdę, jakby wyciągnął coś od ciebie, wyciągnął coś ode mnie, połączył to sobie i wypracował własny model działania. Więc, ja, żeby nie przedłużając, to od razu przejdę do merytoryki. Co dzisiaj kupujemy? Filar, który już zresztą powtarzałeś od lat i każdy to powtarza jak mantrę, no są te, to są te małe mieszkania. 35-45 metrów. Ja celowo tutaj zaznaczyłem od około 35 metrów, bo istotą jest to, żeby one miały dwa pokoje. Bo jak jest kawalerka, której nie możemy podzielić na M2, nie możemy wydzielić tej drugiej izby, no to ja osobiście nie uważam tego za jakiś super target. Wolę kupić 3-4 metry. Większe mieszkanie, nawet jak deweloper nie wydzieli nam izby, to jest dodatkowe okno czy tam kuchnię przerzucimy do salonu, żeby była taka możliwość. Ale dlaczego górną granicą jest 45 metrów? Dlatego, żeby wolumen całkowity transakcji był na tyle niski, że klient, który do nas przyjdzie, położył gotówkę i kupił to od nas bez potrzeby posiłkowania się kredytem hipotecznym. Na dzień dzisiejszy jest to bardzo ważne, dlatego, że tak jak wszyscy wiemy, tych klientów kredytowych wyparowało sporo z rynku, a te małe mieszkania były, są i będą kupowane za gotówkę. Każde miasto ma inny wolumen. Warszawa to jest 500 tysięcy. Poznań około 400, trójmiasto Kraków też w granicach 500, łódź trochę niżej, w granicach 350 tysięcy. To są te mieszkania łatwo obrotowe i to jest tak jakby filar chyba każdego, kto inwestuje na rynku, czy pierwotny, czy wtórny, co by nie robił, to, no to, to jakby to jest taki e, czarny koń, można powiedzieć, który zawsze e, do, zawsze dojeżdża do mety. I znowu u ja, opierając o swój portfel, mam bardzo duży przeskok, czyli idę, dokładam 50 metrów do tego i jestem w schemacie, wydaje mi się, że chyba bym nawet tutaj napisał bardzo dużych mieszkań, no bo w Polsce, jeżeli chodzi o obrót na rynku pierwotnym, 85-100 metrów, tak jak patrzę, co robią nasi wspólni inwestorzy i to, co w ogóle oferują deweloperzy, w sprzedaży, to powiem szczerze, że sporadycznie trafiają się mieszkania powyżej 120 metrów. To już jest taka górna granica raczej, gdzie deweloperzy tego nie przekraczają, i tu znowu wrócę do tego, że mój klient płaci gotówką. On chce mieć wysokiej jakości towar, dużą powierzchnię, nie interesują go stopy procentowe. On nie posiłkuje się kredytem hipotecznym. Nie do końca interesuje go ten kryzys, który obecnie. Jest bardzo mocno pompowany przez media. Czy on jest, czy nie ma, to oczywiście jest drugo, dru, druga sprawa, ale media no strasznie pompują nam głowę. No, zgodzisz się ze mną, że ta retoryka zewsząd nie jest najkorzystniejsza. Nie mówię nawet dla nas, dla nieruchomości, tylko dla wszystkich, którzy robią dzisiaj obecnie biznes w Polsce. No, no, no i jakby dociskają nas z każdej strony, ale ta zamożna grupa społeczna, którą po prostu stać. I ma ściśle sprecyzowane potrzeby. Wie, co chce od danego produktu, jak on ma wyglądać, płaci gotówką i tak nie do końca się jeszcze zastanawia, czy te stopy pójdą, czy nie pójdą, bo ich ten temat nie dotyczy. To jest tak bardzo ogólnie, potem przejdziemy do szczegółów, ale ja mam tak generalnie sprofilowany swój portfel i zresztą też tak przekazuję na dzień dzisiejszy moją retorykę żeby, jeżeli mamy taką możliwość, nie ładować się w segment dla klasy średniej, która po prostu dzisiaj nie ma zdolności kredytowej przez rekomendacje KNF-u. Tak jest. To po prostu, co się dzieje wokół, no to oczywiście mocno dokucza, szczególnie przedsiębiorcom, bo ja tak zastanawiałem się, Gdyż mój scenariusz na kryzys jest prosty. Właściwie mam dwa takie schematy, o których mówiłem już rok temu. Pierwszy to jest taki, że faktycznie deweloperom wali się świat na głowę, nie ma sprzedaży, słabo stoją, a więc muszą obniżać ceny, żeby wyprzedawać, obniżają ceny. Rynek, który na to też reaguje i jest totalna załamka. I to jest pierwszy, pierwszy scenariusz na kryzys, który może nastąpić, ale on nie nastąpi. On nie nastąpi, dlatego że mamy całkowicie inną sytuację niż 12 lat temu. Faktycznie jest inflacja, materiały drożeją. Jest masa powodów, dla których deweloperzy dzisiaj stoją mocno. Są pozabezpieczani, mają kapita, mają plecy, mogą poczekać. Nie przeraża ich rok czekania. Oni mogą zrobić promocję tam 500 tys. zł na metrze kwadratowym, czyli 50%, ale to jest tylko promocja. To nie jest tak, że to jest obniżka cen. Po prostu oni mniej będą zarabiać. I to jest pierwszy, pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz na kryzys to jest taki, że OK, mamy tą inflację. Przedsiębiorcy dostają po tyłku, no bo ciśnie się w przedsiębiorców, podwyższa im się koszty produkcji, koszty materiałów rosną, koszty surowców rosną. Paliwo, ogrzewanie, no i jeszcze od nowego roku, oczywiście wzrośnie najniższa krajowa, a więc koszty produkcji, koszty utrzymania firmy bardzo mocno rosną. I teraz zaczną się zwolnienia, zacznie się zwiększać bezrobocie. I pierwszy problem z ekonomicznego punktu widzenia to wzrost bezrobocia będzie świadczył o tym, że zaczyna się źle dziać. Oczywiście wcześniej jeszcze to może zostać poprzedzone bankructwami firm, różnego rodzaju upadkami. I to jest taki schemat, który uważam, że może zaistnieć, ale nie musi. I teraz, oczywiście, im więcej bankructw, im więcej zwolnień z pracy, czyli rośnie bezrobocie, ludzie nie mają pieniędzy, następuje pesymizm na rynku, nie chcą kupować. A przy wysokich stopach procentowych wtedy już naprawdę niektórzy dostają po tyłku i wtedy wyprzedają nieruchomości i obniżają te ceny. I obniżają te ceny. I teraz pytanie, jak sobie poradzi ta nasza gospodarka, jak sobie poradzą przedsiębiorcy, to będziemy wiedzieć za pół roku. Będziemy patrzeć, w którą stronę to zmierza. Dla mnie to jest absurd, że państwo okrada takiego przeciętnego Polaka, bo nakłada na niego niesamowite podatki. To, że się nakłada podatki na firmę, to jest jedno. Ale mamy przykład w Polsce, gdzie państwo nakłada podatek cichaczem na przeciętnego Kowalskiego. W jaki sposób się to dzieje? Podnoszone są oczywiście koszty energii elektrycznej, i podnoszone są koszty paliw. W ogóle ja podróżowałem trochę wakacje po, po świecie, po Europie i na przykład we Włoszech to. Wzrost kosztów paliwa to jest tam z euro 40, tak jak było dwa lata temu, na euro 70, czyli mamy 30 centów. A w Polsce to jest z 5 do 7,5, więc to jest bardzo duża różnica. No w Austrii też widać było, bo pamiętam, po euro 10 kupowaliśmy, a teraz po euro 70. Więc. Więc to jest dosyć, dosyć drogo. Ale jakby masa takich informacji w internecie lata, że korporacje paliwowe tak, zarobiły bardzo, bardzo dużo pieniędzy w tej chwili na, na sprzedaży paliw i, i na sprzedaży energii. I teraz, co państwo robi? Nakłada wstecz za ten rok na te spółki skarbu państwa 50% podatek od nadmiernych zysków. I wyciągnie w ten sposób do budżetu całą masę pieniędzy, a te pieniądze pochodzą od Kowalskiego. To jest po prostu okradanie w biały dzień. Okradają nas, okradają was, okradają przeciętnych Polaków i, i, i mało kto o tym wie. No oczywiście, przedsiębiorcy za to dostają też w tyłek i może się to w jakiś tam sposób odbić. Więc nagonka, nagonka zewsząd jest, ciśnięcie nas jest, no. A tym bardziej media straszą. Media straszą, bo jeszcze jakby media mówiły pozytywnie, no oczywiście to wtedy nikt by ich nie słuchał, ale można byłoby naprawdę wzmocnić bardzo rynek, bo to, że mamy dzisiaj zastój, to z jednej strony wynika oczywiście w 70% z tego, że masa ludzi dostała kredytu, ale mamy jeszcze 30% osób, które mogą kupować, i mamy całą masę ludzi, którzy mają gotówkę. dlaczego? Jest częściowy zastój, dlatego że ludzie słyszą, że będzie korekta, i wszyscy czekają na korektę. Tej korekty nie będzie, ale wszyscy czekają. Znaczy, Robert Schiller powiedział, że może to być samo spełniającą się przepowiednią i może dojść do takiego punktu krytycznego, że sami sobie to wywołamy, ale gdybyśmy pozytywnie do tego podchodzili, mogłoby się okazać, że, że w ogóle no, no nie ma tak aż dużego problemu, że ten ruch jest, że jest ten obrót, że te mieszkania schodzą, że ten pieniądz trafia jednak do tej gospodarki, no i jakoś by to funkcjonowało. To tyle mojego wstępu i komentarza na sam początek. No, ja powiem szczerze, mocno podzielam Twoje zdanie. Jestem obecnie w Warszawie, gdzie od poniedziałku prowadzimy spotkania z deweloperami, zrobiliśmy ich do dzisiaj pewnie grubo ponad 50 jako czteroosobowy zespół i nie spotkałem się z taką sytuacją. 50 spotkań to wydaje mi się, że jest dość dobry przekrój, jak na jeden tydzień o liczbę spotkań, żebym wszedł do dewelopera, a deweloper mówi: Boże, cieszę się, że pan przyszedł. To ja panu to wszystko oddam bez marży, niech pan mi tylko zapłaci. Raczej takiej retoryki nie słychać. Tak jak powiedziałeś, jak są jakieś obniżki, na przykład teraz nie będę mówił nazwy, jest deweloper X, wchodzi się na stronę i ma napisane, że do 5 mieszkań ma miejsce postojowe za złotówkę, z garażu 35 tysięcy złotych. I okej, okay, super, że ktoś dostanie garaż za darmo, ale to są mie mieszkania albo nad wjazdem do hali, albo właśnie e, koło śmietnika, e, na niskich kondygnacjach, słabo doświetlone, w segmencie, który jest trudno sprzedajny i to jest pięć randomowo wybranych mieszkań. I teraz ktoś otwiera stronę albo robi zestawienie takich promocji, mówi... No proszę, już dają miejsca postojowe za darmo, tak. Dają system 10.90 i tak dalej. No to ja wchodzę do dewelopera, no mówię, jest na stronie system 10.90, to ja mówię, czy są małe mieszkania dwupokojowe? Tak. No to mówię, to poproszę wszystkie. Ale on no mówi, jak wszystkie? No mówię, no jest system 10.90, to poproszę wszystkie. Macie dobrą cenę. A pani mówi, no ale tu jest tylko zgoda zarządu na trzy mieszkania, żeby otworzyć kampanię reklamową i więcej panu nie mogę sprzedać. I pójdźmy krok dalej. Ja mówię, Okej, okay, a ile jest w ogóle małych mieszkań e, dwupokojowych, bo tutaj do tego będę piał, bo akurat sporo tych mieszkań ściągnęliśmy z rynku. A pani do mnie mówi, że jest półtora roku do zakończenia inwestycji, a mieszkań zostało dwupokojowych małych dziewięć. No to, to naprawdę, no ja z, z, przeszedłem trochę tych spotkań, e, które e, w tym tygodniu, bo sam na nie osobiście chodziłem, i to nie jest tak, że wchodzę do dewelopera. Jest dziura w ziemi, i on mówi: Mam 180 mieszkań w ofercie, i 180 mieszkań mi zostało. Stoją segmenty, te, o których ja wspomniałem, które są najtrudniej chodliwe, czyli ten między 55 a 75 metrów, bo ten klient wyszedł. Ale te małe mieszkania, ja uważam, że i tak jesteśmy w deficycie podażowym, co do konkretnie tej powierzchni mieszkań, a luka podażowa, która powstanie przez to, że deweloperzy ograniczyli 46% inwestycji sierpień do sierpnia, rok do roku nowo powstałych inwestycji, to za dwa lata będzie olbrzymia luka podażowa, która odbije się tak naprawdę, jeżeli to, co powiedzieli deweloperzy wytrzymają, jeżeli rynek wytrzyma, tak na dużą zwyżką cen. No bo jeżeli rok temu zostało oddanych do użytkowania tam plus, minus 180 tysięcy mieszkań, a za dwa lata zostanie oddanych 110 tysięcy mieszkań, no to kto będzie finalnie płacił za ten deficyt, który powstanie? To przecież deweloperzy co? No deweloperzy będą mieli produkt, na który będzie zwiększony popyt. No finalnie wrócimy do tego punktu końcowego: czyli osoba, finalny nabywca, nasz klient ten Kowalski, będzie musiał podnieść całe te koszty, które dzisiaj nie z jego winy się wytworzyły. Ja nie mam kryształowej kuli. Ja nie wiem, czy na pewno tak będą takie super ekstra wzrosty. Nie, nie dam sobie odciąć nawet mojego palca, ale to, że za dwa lata będzie deficyt mieszkań który wynika z dzisiejszego ograniczenia produkcji, nie musicie mi wierzyć na słowo, proszę odpalić statystyki. W sierpniu uruchomionych inwestycji około 5,5 tysiąca, w tym roku w, dla porównania w czerwcu 15,5 tysiąca, tam z hakiem, tylko dlatego, że ten, kto podpisał umowę deweloperską w czerwcu bieżącego roku, może sprzedawać w myśl starej ustawy deweloperskiej, dlatego był taki pik w górę, a od tego momentu deweloperzy wygaszają produkcję, dlatego że chronią cenę. To jest nadrzędny cel deweloperów ochronić cenę kosztem ograniczonej podaży, kosztem zmniejszenia zysków. i mniej mamy metrów kwadratowych, no to tym mniej finalnie zarobimy, ale chronimy cenę, bo nie będziemy pracować za darmo. Tu nikt charytatywnie bloków nie buduje. To jest orka na Ugorze w Warszawie zdobyć pozwolenie, kupić działkę, wybudować, sprzedać to naprawdę jest 4 lata roboty nikt nie ma zamiaru, tak jak powiedziałeś, zabezpieczony, jak jest finansowo, no. oddać tego po kosztach, bo co, on dostanie te pieniądze, dostanie 10 baniek złotych, posiedzi rok na wolnym, one już są warte 7,5 miliona i on za, 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 za rok czy za półtora z tym 7 milionów, co sobie kupi? No wiecie. E, Maciej, no tak. Wyświetliłem tu kolejny slajd, zerknij, to jest slajd z twoim opisem. Ja się tutaj zgodzę, że bardzo, bardzo podobnie Inwestuje. Masz dwa słowa na temat tego slajdu? Tak jeżeli chodzi o modną okolicę, to małe mieszkania, gdzie młodzi ludzie chcą mieszkać, gdzie studenci chcą mieszkać, koło dużych centrów handlowych, które powstają i tak dalej, to zawsze był dobry target i jest. I przy małych mieszkaniach typu 30-40 metrów, bardzo chętnie inwestuje tam swój kapitał, aczkolwiek w przypadku dużych mieszkań zdecydowanie bardziej nastawiam się. Na lokalizację z potencjałem do rozwoju, dlatego że w modnej lokalizacji duże mieszkanie, a tych mieszkań dużych u deweloperów jest stosunkowo mało. Będę mówił na przykładzie Poznania, bo też ostatnio byliśmy szkolenie w Poznaniu, robiliśmy badanie rynku. To jeżeli wiecie, średnia cena w danej modnej okolicy, akurat to są jeżyce, jest. Powiedzmy 11 tysięcy zł za metr, a deweloper duże mieszkanie sprzedaje za 14 tysięcy zł za metr. Tak, sadzicie trójkę w dobre wykończenie, to jest 17, to ja nie wierzę, że dzisiaj możemy to mieszkanie oddać za 20 kawałków. Po prostu nie wierzę, że uda nam się zrealizować zysk w ciągu 8-10 miesięcy, bo ta cena będzie nienaturalnie wysoka. Ale w momencie, kiedy kupujemy mieszkanie na wczesnym etapie, dla lokalizacji z potencjałem wrócę do Poznania, Podolany, gdzie powstała komunikacja podmiejska, która ma przystanek na podolanach, zakłady przemysłowe się wycofują na rzecz infrastruktury mieszkaniowej, dziesięciu deweloperów zaczyna tam budować i już wybudowało bardzo dużą część osiedli mieszkaniowych. No to widzę tutaj potencjał do tego, że ta moja niska cena zakupu, w momencie kiedy to wszystko będzie hulało, a ja odbiorę klucze, da mi potencjał do wygenerowania bardzo wysokich zysków. Dlatego. Co kupujemy, bardzo mocno łączymy z tym, gdzie kupujemy, a nie że co i gdzie jest z jednej. Trzeba bardzo mocno te koszyki sprowadzić do tego, jaką cenę finalnie nasz klient jest w stanie zapłacić. Bo pamiętajcie, że tutaj pracujemy na gotówce. Tak jest. To teraz pytanie, dlaczego kupujecie? Dlaczego kupujemy? To jest pytanie do mnie i do Ciebie. Na to częściowo od, e, odpowiedzieliśmy na początku. To może ja odpowiem, dlaczego ja kupuję. E, ja, ja mam 34 lata, a robię biznes już 16 lat. Jak zacząłem, jak miałem 18 lat, otworzyłem pierwszego oddega i tak naprawdę od tych 16 lat e, prowadzę własną działalność gospodarczą. Nigdy w życiu nie pracowałem na etacie u nikogo, nigdy nie byłem na rozmowie o pracę, starałem się szukać y, jakiejś drogi. Padło na nieruchomości po wielu, wielu latach, dlatego uważam, że dlatego, że uważam, że to jest bardzo bezpieczne aktywo, które daje mi satysfakcjonujące zyski. W mojej ocenie bardzo dobrze zarabiam. Oczywiście każdy ma inny portfel, inne potrzeby i, i inny, inny próg bólu, poniżej którego nie chcę schodzić, ale patrząc na te wszystkie zawirowania, to ja uważam, że mam bezpiecznie ulokowany kapitał. I nawet jakby rynek e, poszedł. W trend boczny, tak to nazwijmy, no to ja i tak z niego wyjdę obronną ręką. Po prostu wiem, że ja się nie boję o te pieniądze, które mam zainwestowane. Tak jak powiedziałem na ostatnim webinarze, mam ileś tam mieszkań kupionych za gotówkę. Jak się światy trwali, biorę to wynajmuję, biorę 50 tysięcy czy ile z dochodu pasywnego, czekam rok, półtora, dwa. Wracam do rynku, robię lifting mieszkań, wyprzedaję je z większą górką i tak naprawdę śpię spokojnie. Nie, nie denerwuję się o to. Jakby to jest moja odpowiedź na to, dlaczego ja siedzę dzisiaj w nieruchomościach, a robiłem bardzo dużo rzeczy i jednak cały czas do tego wracałem. Każdy indywidualnie. Możesz to na wynajem, możesz flipować. Dać to jak być inwestorem pasywnym, ale ja tu bardzo bym się mocno skupił na bezpieczeństwie i na kolejnym elemencie ponieważ wszyscy Polacy to znają. Każdy z nas będzie musiał albo wynająć mieszkanie, albo je kupić, albo dostać w spadku. Więc to też jest takie e, bardzo proste dla nas wszystkich, wbrew pozorom proste, ponieważ każdy się o to prędzej czy później otrze. A ty Wojtku, w sumie ja nie wiem, dlaczego ty inwestujesz w nieruchomości? Co znaczy, bo wiele osób mówi, że wiele osób mówi, że, że wiesz, że zarabiamy na szkoleniach, ale przecież tak naprawdę szkolenie to ty Organizujesz po to, żeby zebrać inwestorów, i ja właściwie też. I gdyby nie szkolenia, to nie miałbym inwestorów. A że mam inwestorów, to mogę realizować z nimi bardzo dużo transakcji. Tu wyświetla się na dole adres na 50, a przez zasady współpracy, na jakich zasadach współpracuję z inwestorami. No i dzięki temu można robić bardzo dużo transakcji, zarabiać. Dużo pieniędzy, ponieważ ten system, ten system cały się automatyzuje, ponieważ deleguje zadania, no to obowiązków mam ile mam, ale przy sprzedaży 20 mieszkań w miesiącu, gdzie na każdym można zarobić 30 do 50 tysięcy, no to naprawdę nieźle, nieźle można, można zarobić. To jakby to, że lubię robić flipy, to jest jedno, ale to, że lubię dobry pieniądz, to jest drugie. I no to jest jeden, pe, 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 pewien sposób na życie. Zresztą co ja tutaj będę mówił, bo mamy na, na czacie. tutaj Widziałem właśnie takie osoby jak Mirek, Świś, jak, jak Piotrek z Lublina, jak Przemek z Lublina, Przemek Samul. No to, to oni tak samo robią to na wielką skalę i zarabiają bardzo duże pieniądze. No, gdyby, gdyby to nie było dochodowe, to byśmy tego nie robili. Oczywiście. Niektórzy tam płaczą, bo tam dzisiaj sprzedaż stoi, ale no nie jest tak do końca, bo tak jak wspomniałem na początku webinaru, właśnie zeszło nam w Łodzi jedno mieszkanko. No i super, no i za tydzień nam zejdzie kolejna, a za dwa tygodnie też. I to mieszkanie to w ogóle stało 6 miesięcy. Mam takiego inwestora właśnie, który tam wyłożył kapitał, trochę się niecierpliwił, ale teraz zaciera ręce, bo żeśmy podwyżyli tam cenę, no bo wszystko idzie wokół w górę. No i naprawdę dobry pieniądz, więc przyjemna praca. No i, no, i działamy, nie? Kolejny slajd, proszę bardzo. Strategia sprzedaży i stopy zwrotu. No to e, ja tutaj zrobię takie krótkie podsumowanie roku 222 i prognozy na 223, no bo jak będzie to nie wiadomo, to gdzieś tam wyszło mi z kalkulatorów e, te 67%. I od, może zaczną 223. Czy to wyjdzie 60% czy 80%? To i tak jestem grubo powyżej założonego celu. To jest tam prognozowane. Te 113 na 2 2022 rok to to wejdzie z dokładnością, ja wiem, do 3-4%. Bo tutaj do realizacji zysku zostały 4 mieszkania. Tam klienci są, po prostu trzeba to dowieść do końca. 4 mieszkania, więc się za mocno nie mogłem pomylić. Jeżeli inwestujemy w tak bezpieczne aktywo, jakim są nieruchomości. No to Wojtek to też przed chwilą wspomniał, eee, to można zarobić pieniądze, eee, które pozwolą, wydaje mi się, żyć na dobrym poziomie. Dlatego specjalnie napisałem tu stopy zwrotu, nie posiłkowałem się kwotami. No bo jeżeli zainwestowałbym stówę, to zarobiłbym stówę. Jeżeli bańkę, to bańkę. Niezależnie, jaka to jest kwota, to stopa zwrotu powyżej 100%, a nawet powyżej tych 67 w 2023 roku. Wydaje mi się, że jest dość dobra. Jeżeli ktoś wykręca lepszą, no to ja serdecznie gratuluję. Flipy to też jest po prostu element, jeden z wielu, w których działam i mam też ograniczone zasoby czasowe, które mogę na to poświęcić. Dlatego tych flipów mam stosunkowo mało, ale staram się na nich maksymalizować zyski. I połączyłem to z tym pytaniem, które w sumie chciałem Tobie zadać w stosunku do Twoich lipów, bo nie znam na nie odpowiedzi. Czy Ty wszystko, co masz w portfelu, wykańczasz, czy też sprzedajesz częściowo gołe mury na zasadzie dziury w ziemi? Bo wiem, że Ty bardzo mocno współpracujesz z inwestorami, znam też Te Twoje realizacje, ale chciałem do Ciebie dopytać, czy Ty masz tylko strategię nastawioną na, na wykańczanie? Bo ja obecnie na ten moment tak. Nie całość, ale powiedzmy, że 80 ponad procent portfela wykańczam, a te małe, które gdzieś tam mi wpadają, sprzedaję jako sesja e, z umowy deweloperskiej. Ja wszystkie wykańczam, dlatego że nie lubię się z klientami droczyć, jak zmieniać to, co już jest zaprojektowane, zrobione, wdrożone. Klient, który przychodzi w trakcie remontu, no to bardzo marudzi, a takich klientów, którzy przychodzą przed, raczej nie mam, a nawet jak widzą wizualizację, to mówią, ok, czy ty nam zrobisz takie mieszkanie według tej wizualizacji i, i problem potem jest taki, że oni przychodzą, marudzą, szarpią się, a ekipy są, jakie są, co trzecia ekipa, no to niesie za sobą problemy, więc właściwie co trzecim... Klientem miałbym problem, bo on sobie tego tak nie wyobrażał. A tutaj to skrzanili, a tutaj to ich nie ma, nie przychodzą. No i terminy lecą, oni się niecierpliwią, a ja świecę oczami, więc ja tam wolę pomęczyć się sam z ekipą. Nikt tego nie widzi. Niech ta realizacja potrwa nawet miesiąc dłużej. Jak ja widzę jakieś niedociągnięcia, to oni przychodzą i mi poprawiają. Ale jakby no nie ma tej szarpaniny, nie ma tego stresu, więc u mnie 100% to jest, to jest sprzedaż. U mnie strategia w tym roku to jest to jest zrobić 100 flipów. Myślę, że tym się nie uda dlatego że podaż zmalała. 54 transakcje to jest to co teraz mam no i w ostatnim czasie podrzuciliście mi z 10 mieszkanek, właśnie je rozbieram, wybieram, zbieram inwestorów do nich. Jak ktoś z was słuchających, oglądających ma wolny kapitał i chce zrobić flipa 50 na 50 to dajcie znać. Można do mnie pisać. Chociaż chyba i domacie ja też, bo oni mają bardzo podobną strategię, więc możecie sobie wybierać. Natomiast yy, myślę, że dojdę do 60-70 flipów w tym roku, transakcji, realizacji. Na kolejny rok mam już zarezerwowane 36 mieszkań, myślę, że będzie ich więcej, więc o, o tyle łatwiej będzie przydzielać inwestorów do każdego mieszkania, gdzie już mieszkania są. A i jeszcze będzie fajnie, bo te ceny są sprzed pół roku. A odbiór będzie za rok, więc za rok obudzimy się z ceną naprawdę bardzo, bardzo korzystną, biorąc pod uwagę to, jak ceny idą wokół do góry. No, oczywiście no, one mogą spaść, ale nawet jak one spadną, to one i tak nasze będą atrakcyjne, bo rezerwowaliśmy w dosyć dobrych, w dosyć dobrych cenach. Więc, więc to jest dobre i miłe. Więc, no, no, taka prosta strategia. No, zasuwamy, robię skalę i działamy, nie? No, 54 flipy to powiem, że to jest dobry wynik, bo to jest jedno mieszkanie na tydzień. Nie? Jak, jak no, chyba rok no, 52 tygodnie, dobrze tak. mówię. No tak, tak. No, mniej no to, to, to wynik jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o inwestowanie z inwestorami, to tak jak powiedziałeś, to trzeba mieć to poukładane i oddelegować zadania, no bo jednostkowo. Często ciężko by to było ogarnąć. I chciałbym jeszcze, właśnie wrzuciłem tutaj to, żebyśmy powiedzieli o tych błędach, które popełniają osoby, które uważają, że potrafią inwestować w nieruchomości, nie są do tego merytorycznie przygotowane i popełniają błędy, które albo będą ich kosztować pieniądze, albo gorzej, będą ich kosztować czas. Na przykład nie będą mogły Wyjść z inwestycji albo kupią zbyt drogie mieszkanie i żeby zrealizować na nie zysk, będą musieli czekać dwa lub trzy lata. No to w ogóle to już jest masakra, bo to czasami lepiej zapłacić za zgodę na cesję deweloperowi pięć tysięcy, które się wcześniej nie wynegocjowało, czy dziesięć, jeżeli się da, niż w ogóle nie móc jej zrobić, czekać dwa lata na klucze, potem w Warszawie rok na księgę wieczystą i po trzech latach realizować zysk klipa, który miał być sprzedany po trzech miesiącach. Także uważam, że te błędy czasowe są dużo bardziej kosztowne niż te błędy finansowe, ale myślę, że nie popełnianie tych błędów zależy od przede wszystkim naszego doświadczenia i przede wszystkim wiedzy, bo jak nie mamy doświadczenia, to możemy zdobyć wiedzę od ludzi, którzy te błędy popełnili i może nie ustrzegą nas przed wszystkimi tymi błędami, ale chociaż nam powiedzą, na co zwrócić uwagę. Jak zaczynałem flipować 8 lat temu na rynku pierwotnym, no to Wojtek pewnie potwierdzi moje słowa, że osób, które robiły to na rynku pierwotnym w Polsce nie było za wiele i te negocjacje z deweloperami odnośnie cesji, od, odnośnie tych zapisów, systemów 1090 naprawdę szły jak po grudzie i nie było wypracowanych schematów, form inwestowania, zapisów o cesji, pracy na spółkach i tak dalej, i tak dalej, to wszystko szło dużo toporniej, bo świadomość deweloperów była dużo niższa, mimo co świadomości klientów, którzy nabywali mieszkania poprzez sesję. To uwierzcie mi, że 8 lat temu, jak robiłem takie transakcje w Poznaniu, to klient dwa tygodnie się zastanawiał, czy on chce coś takiego podpisać. Hmm, ale dzisiaj, mimo iż bardzo dużo osób to robi z dużym doświadczeniem umie to robić, to zdarzają mi się inwestorzy, na przykład, którzy kupili dwa, trzy mieszkania, potem gdzieś się spotykamy na jakimś evencie, czy chociażby na maratonie, Dużo osób do nas podchodzi z pytaniem: A co zrobić, bo kupiłem i jestem w tym miejscu? Trzeba było się zapytać przed zakupem, tak? I dzisiaj być dwie mile dalej, tak naprawdę już na realizacji zysku, a nie na etapie rozwiązywania problemów. Ja tu wypisałem takie podstawowe elementy, ale które są strategiczne dla każdego inwestora, czy zaawansowanego, czy podstawowego. No bo jak ktoś nie wrzuci do prawnika umowy deweloperskiej i, i się okaże, że są tam jakieś zapisy, chociażby nawet abuzywne, ale nie pozwalające mu wyjść z transakcji, albo nie daj Boże, nie odbierze mieszkania z kimś, kto jest do tego kompetentny, i potem te wszystkie błędy, które były na mieszkaniu, spadają na moje barki, a część z nich może się okazać kosztowna, no to wiecie, ciężko mówić o efektywnym inwestowaniu. Płacąc za coś, czego moglibyśmy uniknąć. Więc naprawdę, jak ktoś nas słucha, to warto nawet sobie zrobić zdjęcie tego, co tu jest zrobione, oczywiście dużo mocniej to rozbudować. Ja tu wypisałem podstawowe aspekty ale nie zrzucać tego na karb, że jakoś to będzie, bo deweloper dobrze buduje, więc moje mieszkanie na pewno będzie dobre. I niech deweloper buduje 500 mieszkań w inwestycji, a to jedno wasze będzie felerne, wy go nie sprawdzicie i potem będziecie ponosić konsekwencje, bo to wy, jak kupicie mieszkanie od dewelopera i sprzedacie je klientowi, przez 5 lat świadczycie rękojmie wobec tego klienta, któremu sprzedaliście. Więc to się wydaje, że to może być błahe, ale potem 5 lat klient będzie od was, ro, do was rościł pretensje, że sprzedaliście mu yy, towar z błędem, który Wy zaakceptowaliście, nabywając to od dewelopera. Także naprawdę, no wiedza, 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 a nawet jak już jesteśmy doświadczonym inwestorem, to aktu aktualizacja tej wiedzy. Po to mamy taki event jak Maraton, na którym dziękuję, mam przyjemność by wystąpić razem z Patrykiem, ale jesteśmy na każdej edycji od chyba pięciu lat, jeżeli dobrze pamiętam, ponieważ przychodzi 800 osób. I to nie jest tak, że ja czy Wojtek pozjadaliśmy wszystkie rozumy i wiemy, co jest najlepszego na rynku, ale nasza pozycja i wiedza wynika z tego, że rozmawiamy z ludźmi. Co ci się sprzedaje? Dlaczego się nie sprzedaje? Dlaczego zrobiłeś tak? Taki standard, taka inwestycja. Gdzie popełniłeś błędy? Jak wychodzi na scenę 50 osób, które ma doświadczenie i każdy coś powie i wychwycicie z tego 5%, to i tak będziecie tak uzbrojeni w wiedzę. Także aktualizacja i update wiedzy to moim zdaniem to jest filar dla kogoś, kto się porusza w rynku, Cały czas rozmawiać z innymi ludźmi i, i e, no, aktualizować to. No, ja tak, to, jest, to jest oczywiście moja e, prywatna opinia, ale ja tak robię. Dlatego staram się być cały czas na bieżąco z tym, co serwują deweloperzy. No, bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ja przygotowałem trochę statystyk takich bardziej rozbudowanych. To też można zobaczyć na stronie Welman na 50. To są mieszkania, które. Sprzedałem w ostatnich 10 miesiącach, czyli widać, że zakres metrażowy między 55 bezpiecznie do 71, akurat tutaj. Czwórka to było właściwie przekazanie inwestycji, dlatego tam tylko 11 tysięcy zyskuje, chociaż to miał być typowy flip, no ale zawsze i 11 tysięcy wpadło. Kolejne nieruchomości, bo 14 tutaj ich mamy. No, to mamy jeszcze Poznań. Poznań duże metraże, 83-metrowe. I to w inwestycji Ronson na świeżawskiej. I też jedną z nich, dwunastkę przekazałem Tutaj naszemu inwestorowi z Poznania. Wywiad z nim na YouTube, u mnie na kanale jest. I te dwa pozostałe sprzedane, więc tak wyglądało. Tak. Tu muszę powiedzieć, że na dziesiątce jest bardzo ładny wynik z 55 metrów, 120 tysięcy. Wiesz co? No, to jest bardzo, bardzo fajny wynik, dlatego że w pewnym momencie podnieśliśmy ceny i faktycznie kupowane były nieruchomości po 5800. A mamy bardzo, bardzo wysoką sprzedaż. Nie? No, to już, jest, to już jest bardzo dobry wynik. Z 50 zrobić ponad stówkę, to. To, już to to dobrze wygląda. Jedenastka jest bardzo ciekawa, bo jedenastka to wyobraź sobie, ludzie ode mnie z zespołu powiedzieli, że chcą zrobić ze mną flipa. Ja powiedziałem, słuchajcie, róbcie, ja wam będę podpowiadał, ale oni nie w żadnym razie. My chcemy z tobą, my chcemy, żebyś ty robił. No, no to dobra, no to jak bardzo chcecie, no to róbmy. My zrobili to mieszkanie duże, dosyć 71 metrowe. Ono nie należało do naprawdę jakichś przepięknych. Było po prostu w, w średniej klasie takie zrobione. I po prostu przyszli klienci, bach i, i 125 tysięcy zysku. No trochę inaczej się z nimi podzieliłem niż 50 na 50. Oni sporo rzeczy robili sami, ale bardzo, bardzo ładny zysk. Nie, bardzo ładny. Nie, no to tak. No, ja uważam, że każdy wynik od stuwy w górę to nie jest tak, że 50 tysięcy to jest zły wynik, ale stówy w górę to już jest naprawdę wynik. Który no, jest w mojej ocenie bardzo dobry. nie? Mówmy się, stówka z mieszkania to, to, to jest dobry wynik, czy to mieszkanie ma 50 metrów czy 80, to, to chciałbym mieć powtarzalność pod celu na takim wyniku. No i tu mamy w tej chwili wystawione na sprzedaż, a tych, patrzyłem potem ze 24, w tej chwili mamy wystawione na sprzedaż. W łodzi to też są od 53 do 71. Potem jest kolejna siódemka. W Łodzi kolejne, też w podobnym metrażu, w Poznaniu, takie 72, 74 i 65. I w ogóle te cztery w Poznaniu, no to w środę mamy zaplanowane drzwi otwarte w Poznaniu. Zaprosiłem naszych absolwentów warsztatów na naszej grupie. Jakby ktoś chciał przyjechać w środę około 8, no zobaczymy, myślę, że o 18 zrobimy drzwi otwarte, akurat one są na jednej inwestycji w czterech różnych blokach, więc będzie można sobie przejść, zobaczyć standard wykończenia, jak my, to, jak my to wyglądamy. Właściwie dwa z nich już są sprzedane, no ale jeszcze dopóki nie ma umowy przestępnej i zadatku, no to na razie jest taka rezerwacja i czekamy na spisanie umowy, zobaczymy co z tego widzi, ale to akurat będzie sobie można zobaczyć. <laughs> A te wcześniej się złodzi, to też myślę zrobić drzwi otwarte w łodzi, więc ktoś, kto od nas ogląda, no to na grupie naszej patrzcie. Myślę, że tam ogłoszę na ta chwilę też informacje, będzie można wpaść i sobie popatrzeć. No i pozostałe, no to mamy Poznań, jeszcze Wrocław. Wrocław już 65., no to na rycerskim od Was. Bardzo ładne mieszkanka. Za chwilę będą zdjęcia, no to pokażę, jak my żeśmy je zrobili. I to wszystko tam w, pierwszym, tam w pierwszym etapie już te realizacje zostały posprzedawane. Nawet u nas na kanale jest też wywiad z jednym uczestników i bardzo, bardzo sobie chwali. On miał 50 czwórki i potem płakał, że wziął tylko dwa. Także no, <laughs> bardzo, o, bardzo, tak. bardzo był zadowolony. Naprawdę z tego, bo z tym deweloperem już współpracowaliśmy wcześniej w Warszawie. On daje fajną jakość za moim zdaniem rozsądne pieniądze, jak na ten standard, który oferują inwestycje. No my, ty, my te we Wrocławiu. To jako jeden z ostatnich braliśmy od Was. Tak, Natomiast... ale to ja jest... wiem. KG, Group Developer, tak. no, to jest fajny standard budynku. Także tutaj bym nie miał raczej żadnych wątpliwości co do tego, że ten wynik uda się zrealizować. No i tutaj z tych dotychczas wystawionych to mamy jedno, które się sprzedaje 6 miesięcy, dwa, które się sprzedają 4, trzy mieszkania sprzedają się po dwa miesiące. No i pozostałe to powystawiane w ostatnich właściwie we wrześniu powystawiane, więc no więc całkiem, no zobaczymy jak one się na teraz sprzedawać, no, będziemy informować. W Łodzi na Tuwima mamy zrobione w kamienicy w premium bardzo wysoki standard teraz mieszkanko, więc zobaczymy jak ono nam zejdzie, to jest ta pozycja dziewiętnasta. No które będą znowu wystawiane, no to mamy kawalerki w centrum miasta premium, no to są małe metraże. Takie do 57 metrów. No i obok Wejherowa no to mamy domki trzy szeregowe, trzy jednorodzinne w Kębułowie. No zobaczymy, jak one nam będą schodzić. No i reszta to jest Poznań, to jest właśnie Dom do, Dmowskiego, to jest tam przy Kiekszu, więc no zobaczymy jak. Ale to jeszcze chwila, bo one są w realizacjach, nie? No i jedno w Kleszczewie. Ale na razie do Kleszczewa się nie pchamy, zobaczymy, co tam co tam z tego wyjdzie. No więc Pomodzę. tak ten przykrój wygląda, więc jeżeli mamy tutaj 16 w tej chwili w trakcie remontu, 19 widzę tu jest wystawionych na sprzedaż. To mamy ile łącznie? 35, 9, 35 i 14? Tu mamy. 49, Pięć, co, ja, co ja mówię, 59. 59, 59 mieszkanek mamy tutaj. 59 mamy tutaj zaliczonych. No więc taki dosyć ciekawy portfel nieruchomości. Okej. Okay. No i to jest taka przykładowa kalkulacja, jak, jak my to kalkulujemy, nie? To, to w ogóle to jest złota informacja dla wszystkich, którzy oglądają. To jest przykład um, mieszkanka na Jeleniogórskiej. górskiej. Um, powierzchnia w metrach 62 metry. Kupowaliśmy po 8200. Cena zakupu mieszkania 518, miejsce postojowe do tego. No i dalej mamy stolarz, ekipa oraz wykończenie czyli stolarz tam 29, ekipa 35, materiały 44. Na dole w tabeli pozostałe koszty no to tam wyodrębnione, właśnie koszty, które nawet tutaj pośrednik przy sprzedaży jest uwzględniony. No i mamy koszty kredytu. Dotychczas 11 tysięcy, cena sprzedaży mieszkania 12 500 no i to jest to mieszkanko, które już właściwie jest zarezerwowane, za chwilę będziemy je sprzedawać. No i gdzieś około 130 tysięcy zysku szacujemy, to jest na dzisiaj. No i tutaj mamy przykłady mieszkanek, to akurat Łódź. Tu mieszkanie jedno ze sprzedanych 100 tysięcy zysku było do podziału nawet chyba ciut, ciut więcej, bo to wyszło 100 tysięcy netto do podziału, 100 tysięcy netto do podziału. Tutaj też włodzi, i tutaj włodzi. Łodzi, tutaj coś podobnego mamy właśnie w Poznaniu, więc będzie można zobaczyć jak ten Poznań wygląda. No i takim mniej więcej standardzie. To malutkie mieszkanie 55-metrowe w Łodzi. No i tyle z prezentacji. Przechodzimy do pytań i odpowiedzi w komentarzach. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie. No i ja się zobaczymy. Odpowiedzieć. Zobaczymy, co tam, co tam będziemy mogli Wam odpowiedzieć. Tutaj jedno z takich pytań było, jeśli chodzi o Łódź. Po ile na pierwotnym kupowaliśmy w styczniu, a jak sytuacja wygląda dzisiaj. To no w styczniu pamiętam, że jeszcze w okolicach 7,5 7 można było coś nabyć, a dzisiaj poniżej 8 to już no nie znajdziesz w Łodzi, jeśli chodzi o dobre lokalizacje. Potwierdzam. No Łódź bardzo, Łódź bardzo mocno, mocno poskoczyła do góry, a te takie nawet topowe. Tylko topowe to wiecie, zawsze mówimy bardzo szeroko, nie mówimy o najdroższych w mieście. To nawet by się trzeba było ocierać o dziewiątkę z przodu w łodzi. Powoli gdzieś tam te wysokie ceny wydaje mi się, że wchodzą na dobre do łodzi. Tanio to już było. Ja pamiętam jeszcze, jak w łodzi 4 lata temu kupowałem rynek pierwotny z czwórką z przodu po 4900. To wtedy naprawdę to, to była bardzo duża dysproporcja cenowa. Między łodzią a jakimkolwiek innym miastem, dużym miastem w Polsce. No teraz ten rynek bardzo mocno się wyrówna, łódź ciągnie do góry. Sami bardzo dużo mieszkań w łodzi kupiliśmy, między innymi tam cały blok też przerzuciliśmy na Śląskiej i Gojawiczeńskiej, gdzie deweloper wybudował dla nas na wyłączność, i wtedy też jeszcze kupowaliśmy ten blok z piątką z przodu, a oddawaliśmy grubo powyżej 8 tysięcy. Także ten rynek pierwotny, trzeba mieć to na uwadze, on się bardzo dynamicznie zmienia i to, co mówiłem, trzeba być cały czas na bieżąco z tym, co się dzieje tu i teraz. Tutaj właśnie mamy mieszkanko we Wrocławiu, na Rycerskim, też bardzo ładnie przygotowane. Tutaj mieliśmy już nawet jednego klienta, który się przymierzał, ale tam w końcu z kredytem się wysypał. A tutaj drugie. Też na rycerskim. No jest bardzo fajnie przygotowane, zrobione. Może i do Wrocławia podejdziemy, zrobimy drzwi otwarte. Tutaj mamy dalej łódź. Czekamy na pytania od Was. Jeśli macie, pytajcie. A ja w międzyczasie podlecę do końca tej prezentacji, bo oczywiście chcielibyśmy Was zaprosić. A tutaj jeszcze Tuwima 48. To jest nasza kamieniczka. Maciej, nie byłeś, jak będziesz, zapraszam. Warto to zobaczyć. Bardzo naprawdę ja fajne wyznaczenia w środku. I tutaj robimy pięć inwestycji. Pięciu inwestorów zdecydowało się na zrobienie tam flipa. Zobaczymy. Z 42 mieszkań, które zostały sprzedane. Piękne klatki, winda. Więc też super, super jakość, no ale to od początku żeśmy przeprowadzali renowacje. Tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Jest winda, która wjeżdża do apartamentu na, piętrę, na piętro pierwsze. I, I Winda wjeżdża, no i oczywiście z pomieszczenia garażowego wchodzi się od razu na pierwszym piętrze do yy, mieszkania. Yy, Maciej, jesteś prelegentem na maratonie WIM 23 października. Największa konferencja w Polsce dotycząca flipowania. Przynajmniej dotychczas była. Yy, są takie plotki, że będzie to ostatnia konferencja, bo yy, to jednak robić taką konferencję to jest niesamowicie dużo energii. Yy, człowiek musi. Spalić, kto wie, więc dziesiąta edycja, bardzo specjalna, wiele paneli dyskusyjnych. Jakbyś skomentował, bo byłeś wielokrotnie i na scenie, i jako słuchacz, czy warto na taką konferencję przyjechać? Znaczy, ja to powtórzę, że ja sam jestem, no mówię od pięciu lat regularnie. Mam też bardzo często przyjemność występować na scenie. Teraz też będę w, w, w panelu dyskusyjnym chyba z Pawłem Prajsnerem e, z tobą e, i jeszcze kilku będzie, kilka będzie osób. No i co jest mega istotne, czyli jak my spotkamy się w tym panelu, wydaje mi się, że nas jest sześć osób, to dostanie każdy z was, kto będzie na tej konferencji, informacje z sześciu niezależnych, niezależnych źródeł. I teraz ja powiem tak, ktoś powie tak, trzy osoby się zgodzą, dwie się nie zgodzą, jeden jest deweloperem, jeden fliperem, jeden pośrednikiem, trzeci pracuje u dewelopera i macie różne punkty widzenia w jednym miejscu. Więc tak naprawdę, powiem szczerze, nie ma lepszej opcji na spędzenie niedzieli, jeżeli ktoś w ogóle myśli o nieruchomościach. On nie musi wejść na konferencję i jutro zostać inwestorem, to w ogóle nie o to chodzi, ale jeżeli w ogóle interesuje Was ta tematyka i chcielibyście dostać, Tyle wiedzy, oczywiście po trochę z różnych dziedzin, no to tak naprawdę no najlepsze miejsce, żeby wejść, o, widzę, że będzie jeszcze Kasia Kuniewicz, jak widzicie to zdjęcie, które teraz Wojtek wrzucił, to po lewej stronie pod Patrykiem jest Katarzyna Kuniewicz, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas oglądam. No, ja od zawsze powtarzam, że jeżeli jest ktoś, kto wie o rynku nieruchomości najwięcej w Polsce... To wydaje mi się, że to jest ona. Od 14 lat, wydaje mi się, tak, 12 lat dla PZFD i teraz już 2 lata mm, e, dla OBIDO, robi analizy potrzeb zakupowych klientów w Polsce. No i wykłady są naprawdę na mega wysokim poziomie. E, też e, miałem przyjemność zaprosić ją dwa razy do nas na, na e, zjazd e, absolwentów, i każdy słucha tego z zaciekawieniem, bo dla wszystkich, którzy interesują się rynkiem nieruchomości są to mega istotne i ważne dane. No będzie Adrian Gorzycki, będzie Natalia Drysiak, Paweł Albrecht, który siedzi w tych nieruchomościach od lat, Paweł Preisner, jak już wspomniałem, Darek Kusper, który spokojnie sobie ten milion złotych kręci od wielu lat na rynku pierwotnym i bardzo sobie chwali, także o widzę też ty Wojtek będziesz, bardzo, bardzo się cieszę, że się zobaczymy. Także no ja, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że byłem, jestem i jeżeli będzie następna, to będę i, i polecam, bo tak dużo ciekawych osób w jednym miejscu, jeżeli mogę sobie powiedzieć, że jestem ciekawą osobą, oczywiście tylko w kontekście nieruchomości, no to, to, to no nie ma co to więcej mówić. Ci, co byli, przyjeżdżają ponownie. E, że tak powiem sam sukces, że już dziesiąta edycja mówi sam za siebie. Trzeba być. Tylko tyle. Ja dodam jeszcze, że dołączy do nas Jacek Kusiak, to jest prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik. My akurat na Mieszkaniczniku jesteśmy takim partnerem strategicznym, ale zaprosiliśmy Jacka, żeby on też był w panelach dyskusyjnych, żeby dyskutował z nami o tym wszystkim, więc super postać, super persona i oczywiście będzie ze wszystkimi można porozmawiać sobie w przerwach, więc to jest masa wiedzy, masa kontaktów. Można wejść na stronę, sobie tam gdzieś poczytać. Najbardziej nie mogę się doczekać wystąpienia Łukasza Milewskiego, bo to człowiek, który współpracował z nami marketingowo przez pół roku, ale to jest taki właśnie nasz gdzieś tam też ukryty mentor, który sprowadzał do Polski największych mówców motywacyjnych, a ostatnio w Poznaniu zrobił na 25 tysięcy osób taką konferencję na stadionie. Nie wiem, czy słyszałeś, to była jedna z ostatnich jego konferencji, gdzie ściągnął, ale nie pamiętam właśnie kogo. Natomiast no, to byli tacy mówcy jak Brian Tracy, jak Kevin Hogan, jak Robert Kiyosaki, więc no, to super, super sprawa. Natomiast masa wiedzy, masa kontaktów. Mamy potwierdzonych już ponad 500 osób. Będziemy dążyć do tysiąca, jeszcze zostało 3 tygodnie, więc 2 tygodnie, więc będziemy nabijać dzisiaj akurat ceny biletów idą w górę. Kto nie zarezerwował sobie jeszcze wejściówki, to niech daje znać, ale w naszych komentarzach była też taka informacja, że można było sobie tutaj jakiś dobry rabat wy wynegocjować. Zaraz zobaczę, gdzie tutaj... Gdzie tutaj, no tutaj mam też taki komunikat, że ostatnio byłem u Adriana Gorzyckiego. A widziałem, że wy dzisiaj a wasz film poszedł. Tak, też mieliśmy, przyjemność, też mieliśmy przyjemność wystąpić. Poruszaliśmy rynek nieruchomości, ale wydaje mi się, że przekazaliśmy inne treści. Także warto posłuchać jednego i drugiego, bo też słuchałem Twojego wywiadu. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś tam by chciał czegoś się więcej dowiedzieć niż dzisiaj. Przekazaliśmy to, no to warto spojrzeć na jeden i drugi, i powinien coś dla siebie wyłapać, jakąś cenną informację. No właśnie, tu taka promocja: chcesz rabat na naszą największą konferencję w Polsce? Pisz na dam ci zadanie, otrzymasz bilet za free albo z dużym rabatem. Oferta limitowana tylko do 10 pierwszych osób. Infomaupawizm.pl, taki mail info w Natomiast my powracamy do. Komentarzy i mamy pytanie, czy wszystko co widać na zdjęciach w tych mieszkaniach z wyposażenia jest w scenie, czy tylko home staging? Home staging to jest koszt jakieś tysiąc-dwa w zależności co wstawiamy, ale normalnie wyposażenie. No to tak jak na zdjęciach, bo to są zdjęcia pod sprzedaż. Marcin, ile trwa okres zaangażowania inwestora od momentu wyrażenia chęci i nawiązania współpracy do sprzedaży mieszkania? Różnie to bywa, ale to jest od pięciu do 10 miesięcy dzisiaj. Więc to wszystko zależy, jak szybko pójdzie sprzedaż, bo jak mamy nieruchomość, no to właściwie w ciągu 2-3 tygodni można coś wybrać. No i potem pytanie, kiedy przejmujemy tą nieruchomość, A ponieważ my na pierwotnym jesteśmy, to czasami klucze są od razu, czasami trzeba poczekać. Jak klucze są od razu, no to płacimy i właściwie za 2 miesiące wystawiamy na sprzedaż. No i pytanie, jak długo się będzie sprzedawać. Jeśli 3 miesiące, no to dosyć szybko, jeśli dłużej, no to dłużej. Jacek, czy zawsze warto robić filmy na czysto i ładnie, czy też na, na brudno, szybka sprzedaż? Na, na wtórnym czasem miałem szybką sprzedaż, na pierwotnym raczej tak jak wspominałem robię to na, na czysto. O tu Bardek Gradecki podpowiada, że to był Nick wójcic w Poznaniu na 25 tysięcy osób. Maciej, jak ty chcesz tam skomentować jeszcze te ostatnie pytania? No jeżeli chodzi o, o flipy, no to ja mówię, jak mam taką możliwość i kupuję mieszkania z zamiany sprzedaży na cesję, no to od początku wiem, że inwestuję 10% lub 20 wartości nieruchomości, wybieram najlepsze mieszkanie na wczesnym etapie inwestycji, mam dogadany system płatności, czyli dźwignie, mam dogadaną możliwość wyjścia z umowy, czyli cesję, mam często wynegocjowany rabat, a jeżeli nie, to mam najlepsze mieszkania w inwestycji, i w momencie, kiedy inwestycja zbliża się do końca, wyciągam swoje mieszkanie na rynek. Deweloper nie ma nic w podaży, konkurencja jest dużo droższa. Ja mam super mieszkanie, zainwestowałem 10%, czyli powiedzmy 40 tysięcy, dobiję sobie 100% wartości, czyli 40 tysięcy, ale ja tu się często odnoszę do tych procent, procentów, które generujemy, dokładam 4 dychy, i wtedy wychodzę. Może nie na brudno, bo na brudno to się bardzo kojarzy z rynkiem wtórnym. Tutaj jest na czysto, bo tylko podpisuję umowę sesji u notariusza, nie widzę mieszkania, nie wchodzę do niego, nie odbieram, nie wykańczam i też sporo takich flipów realizuję. Ale to wszystko zależy od strategii, na którą się nastawisz: od strategii wejścia i strategii wyjścia tego, ile chcesz zarobić, ile chcesz zainwestować czasu, ile chcesz zainwestować kapitału. Można to indywidualnie dostosować do. Waszych możliwości finansowych i waszych możliwości czasowych, ale prawda jest taka, że najlepiej łączyć te strategie: jak nie uda ci się sprzedać murów, to wykańczasz, sprzedajesz wykończone. Jak chcesz zrobić szybszy cashflow, możesz zejść z marży, wyjść z inwestycji, wejść w inną. Rynek pierwotny daje nam swobodę działania i możemy to na bieżąco dostosowywać do naszych potrzeb i do tego, co chcą od nas kupić klienci. Także tutaj robimy to bardzo, bardzo płynnie. Ok, i jeszcze jedno pytanie, to wyświetlam, na które możesz odpowiedzieć, to jest jak tam dużo zdarza się przypadków przypadku 10,90, że nie ma klienta i trzeba dopłacać 90. Czy jak to jest rozwiązane? Znaczy, jeżeli dobrze kupisz nieruchomość i ona będzie w tym małym, kompaktowym rozmiarze, czyli nie kupisz nieruchomości za drogiej, zbyt późno, mam na myśli środkowy etap inwestycji, gdzie te najlepsze mieszkania są wyprzedane, dobrze zbadałeś rynek czyli wiesz, że jest popyt, wiesz za ile sprzedaje się obok spipowane mieszkania z rynku wtórnego młodego, z rynku wtórnego starego, ile są mieszkania do remontu, za ile sprzedają inni deweloperzy, co twoja inwestycja będzie miała, czy dobrałeś do tego odpowiednie miejsca, kupiłeś małe mieszkanie i miejsce w hali za 80 tysięcy, to ci zablokuje sprzedaż, a może dobrałeś do tego za 15 tysięcy miejsce zewnętrzne, bo masz tanie mieszkanie i droga hala nie rozwali ci transakcji. Zespół czynników jest bardzo duży, ale jeżeli dobrze przeanalizujesz i uczciwie skroisz marżę, na której chcesz pracować, a nie, że włożyłeś cztery dychy, przybijeś 120 tysięcy i zastanawiasz, czemu to nie idzie. Też mamy takie strzały na rynku pierwotnym, zdarza się i 400% zarobić, ale mówię tutaj o schemacie powtarzalnym, to naprawdę bardzo sporadycznie jest do sytuacji wykupowej. Ja na swoich flipach, których zrobiłem ponad setkę, to może z 2 czy 3 mieszkania byłem zmuszony znaczy nie, setkę zrobiłem łącznie, ale na sesję na mieszkań zrobiłem z 50-60. Może z dwa mieszkania byłem zmuszony wykupić, tak? Ale to była moja decyzja. Mogą delikatnie zejść z marży i je wypchnąć e, e, na murach, także można to dopasować do profilu własnej działalności. Ja tutaj skomentuję, że właściwie my, rezerwując mieszkanie 10,90, w większości przypadków robimy to z inwestorami tak, żeby oni potem to wykupywali, czyli no Mieściły na zamiary. No, gdy byłoby słabo, to stać staćcie, OK, to wykupujesz. Nie liczymy na sesję, bo różnie może być z tą sesją, szczególnie dzisiaj w tych ciężkich czasach, więc jest no, to o tyle, o tyle bezpieczne. Inne pytanie, czy przy sprzedaży mieszkania domu wymagane jest świadectwo energetyczne? No zazwyczaj tak, teraz to weszło już normalnie w obieg, i no, jeżeli go nie ma, no to da się to jakoś załatwić, nie ma problemu, da się przeprowadzić akt, a później dostarczyć to świadectwo, można świadectwo. Wyciąg ze świadectwa sobie odebrać we wspólnocie czasem od dewelopera, czasem kopię zrobić, można zatrudnić człowieka, który to zrobi, ale ogólnie tak. Ale tu nie ma też problemu, bo deweloper, jak będzie sprzedawał mieszkanie z rynku pierwotnego, ma, ma Wam obowiązek dostarczyć to świadectwo i jeżeli Wam je dostarczy, to są mechanizmy, które możecie wyrzeć na deweloperze, żeby Wam je dostarczył, więc Wy tylko przekazujecie e, egzemplarz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku swojemu kolejnemu klientowi, także jeżeli Wy go nie dostaliście, to problem nie leży w tym Was, tylko w, e, w transakcji e, zakupu od poprzedniego właściciela, także tutaj bym szedł, w kierunku osoby, która Wam sprzedała nieruchomość, dlaczego tego nie otrzymaliście? Słuchajcie, mija godzinka. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście. Dziękuję Maciej. My jutro widzimy się na święcie kapitalizmu Adriana Gorzyckiego. Tak a, jest. A, a, no A na maratonie będziemy sobie rozwijać tematy sprzedaży. Kto jeszcze nie rezerwował, rezerwujcie, bo warto być. To jest wiedza, informacja, kontakty. To jest czas, właśnie na. Spotykania to jest, to jest czas na, na zdobywanie wiedzy, na poznawanie i każdy, kto był, dotychczas chwalił sobie. Więc dziękujemy Wam serdecznie, zapraszamy i do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, śliczne, do usłyszenia.